opowiem wam o rodakach, o ich życiu pełnych chwil, bezmarnych, smutnych i szarych chwil. Jesteśmy absolwentami Warszawskiej Akademii. Ja jestem pracownik Kobzdeja. A ja od Cybisa. Od Cybisa. A moim asystentem był Ziemski. Tak, a moim Kruczkowski. I cały czas Cybis się kłócił z Ziemskim, bo ten miał zupełnie inne te swoje pomysły. To było drugie pokolenie po prostu. A ten swoje. A jeszcze przedtem ja byłem u Arsta, który był w ogóle wspaniały kolorysta i pejzażysta. W ogóle starszego pokolenia, bo nawet jak miał katedrę, to już chyba miał 70 lat. Były wspaniałe czasy, akademia wtedy była... 70 lat, ja mam 74, opamiętaj kwitnącą instytucją. I mieliśmy piękne 7 lat. Fantastyczne. Tak. Absolutnie fantastyczne. I przygotowuję... Panom pracę w Royal Academy, tak? Tak. I przygotowuje akademia do zawodu. Na przykład jak się znaleźliśmy w Londynie, to ty uczyłaś, prawda? Ja pracowałem w National Gallery jako restaurator, bo po prostu technologia malarstwa była tak uczona, że można było dokładnie się sprawdzić na interwiu. Niesamowite. W ramach niezwykłego, ale magisterium, dyplomu. Proszę wybaczyć, ja jestem dyletantem. Panie mają duże obrazy, pan ma malutki. Dlaczego? Ja mam malutki, dlatego że to jest po prostu... Na zamówienie. Portret twórcy. I jest gorący w skali kolorystycznej. I jest jakaś, prawda, postać w todze. Tutaj są złocenia. To jest naturalny liść złoty, który powinien reprezentować wartość dzieła tego właśnie, czy tej osoby. I po prostu skala, to nie znaczy, że jak obraz jest mały, to nie znaczy, że jest łatwiejszy do malowania. Nie, dużo trudniejszy. Ta skala trudności jest prawdopodobnie taka sama. Tylko zależnie jak się człowiek czuje. No i mniejsze obrazy są łatwiejsze do transportu. I to jest dobra rzecz, dlatego że powiedzmy ja na przykład ten wystawiałem w Hiszpanii tego lata. Niestety nie było zakupów, ponieważ elita z Barcelony zapomniała portfeli. Ilość panów malarzy jest tak samo, jest generalnie mniejsza niż kobiet malarzy? Teraz się wszystko wyrównuje pięknie, jest skala zupełnie jakieś ekwilibrium, powiedzmy, co jest wspaniałą rzeczą, dlatego że kobiety wnoszą niesamowity jakiś, prawda, temperament do samej kwestii malowania, bo ja są... Temperament. Albo powiedzmy dyscyplinę. Tak, bo one lubią kontrolować. Serialowy detektyw Monk lubił proste linie, jak próbował coś rysować. Tak. Pani też ma proste linie, dlaczego? Bo ja się nauczyłam nareszcie robić prosto. Okej. To jest pod tytułem Życie ludzkie. Na początku mamy dużo energii, potem coraz mniej, a potem... A co nam rośnie po bokach? Nic nie rośnie. To jest swimming pool, a to trafi. To są perspektywy życia. A po środku widzi pan... Ciu, coraz krótsze. W moim wieku to się o tym pamięta. Wszyscy państwo rysujecie obrazy w dobie elektroniki. Próbowaliście kiedyś zrobić obrazy przy pomocy komputera? Ja robiłam hologramy. Ja robiłam hologramy, że pan Chopin jest z komputera. Tamto jest z komputera. No pewnie, okay. No nie cały, ale jest troszeczkę z komputera wydrukowany. Oczywiście tam są te takie pixelation z komputera, tak? Jak się to robi, może pani powiedzieć? No, to po prostu... Ja wiem, jak to się robi. Photoshop, tą śmałowo. No, programy różne, oczywiście. Wklejone, to jest wklejone, tak? Tak, oczywiście, ale to komputer jest takim samym narzędziem, jak ma pani elektroniczne pędzle jakieś, coś takiego? Rysiki, nie wiem. Nie,
nie, pędzle to pędzle. Pędzle to muszą być pędzle. Komputer jest narzędziem, troszeczkę innym. Będzie taki szkic tylko, czy będzie taki pełny? Więc to będzie... Nie, nie, to będzie pełny obraz, tylko że to jest portret mojego syna, który jest muzykiem. I on... Okay. I tak się składa, że on nie widzi kolorów. Okej. Okay. No, ja widzę kolory, a mam syna, który nie widzi kolory, ale te kolory słyszy. W związku z tym chcę zrobić obraz, który jest czarno-biały, to będzie postać czarno-biała, a kolory wszystkie będą wychodzić tak jakby tutaj z muzyki. Fantastyczne. To będzie kolory, a tutaj chcę zrobić czarno-białe. To on sobie siedział, on jest gitarzystą basowym. Okej. Okay. I zresztą bardzo dobrym. Tak? Okej, okay, super. Tak, super, super. W Londynie gra, także w tej chwili on sobie tam grał na gitarze, ja zrobiłam jego portret, no i był taki mój pomysł. Okej. Okay. Stara się pani zawsze jakieś takie ciekawsze rzeczy malować, czy raczej standardowe? I skąd pani bierze inspirację? Inspiracje, skąd ja biorę inspirację? No z życia właściwie. Z życia tam właściwie robię taką serię obrazów, protesty, dlatego, że tam jest jedno tak? I tak. Dlatego, że no, dzieje się już dużo protestów, ja trochę pojeździłam po świecie. I byłam w Iranie w czasie rewolucji, i byłam w Afryce w czasie rozruchu, w Egipcie mieszkałam, w Chinach mieszkałam bardzo długo, no i te protesty tak mi wychodzą. Oczywiście to czysta zbieżność, że tam, gdzie jest pani, są i protesty. A, totalnie, totalnie. Na przykład ciekawe, że byłam za pierwsze protesty, byłam w Gdyni, jak były protesty. Znowu. I to jest ciekawe, że teraz wróciłam z powrotem do Gdyni w lato, dlatego że miałam na wystawie na Biennale zaakceptowane moje prace i zresztą dostałam nagrodę. Brawo, super. Także nie za te protesty, tylko za co innego, za zmianę klimatu, to była okay. cała seria obrazów, która się nazywa Svalbard, zmiana klimatu. Oczywiście ja byłam na Svalbardzie, no nie muszę tego dodawać. Jasne. Od dawna pani maluje? A, o tak, Boże Święty, 30 lat. 30 lat. Tak, tak. No to jest cykl taki, na razie mam tryptyk, te tańce pod tytułem Jak dobrze być tu z wami. No, lubię ruch na obrazie, lubię połączenie z muzyką, inspirację czerpię z muzyki, z poezji, a w ogóle z zawodu jestem scenografem, wobec tego lubię, żeby obraz nie był tylko kolorem i formą, ale jeszcze żeby coś się działo, żeby pokazywał życie, słowo czy muzykę. Jasne. Lubię w ogóle duże przestrzenie. A tamten? A tamten, no, to akt to jest... Życie, to słowo, jest muzyka? Nie, to jest podstawa, bo artysta powinien być wychowany na proporcjach ciała, tak jak starzy mistrzowie, bo to jest najtrudniejsze i poprzez to przechodzić, szukać swojej własnej drogi w abstrakcie. A jaka jest pani droga? A moja droga to jest, no, teraz mam galerię, więc się tam wyżywam, robię wielkie kompozycje, nie tylko maluję, ale robię instalacje, rzeźby. No, bardzo lubię i lubię organizować coś w jakimś dużym wnętrzu. Kolor jest to emocja. Wypowiada się kolorem, gorącym kolorem, gorącą atmosferę, gorące temperamenty. Fajne. Dużo taki obraz kosztuje, gdyby pani chciała go sprzedać? No, jeżeli to jest cykl, to kosztuje sporo, olejne obrazy są w ogóle droższe, a często wyczuwamy, czy klient może, czy mu się bardzo podoba. Rozumiem. Czyli trzeba być troszeczkę psychologiem, tak? Tak, trzeba być psychologiem.